Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Forza Horizon 5, pierwsza część poradnika do playlisty festiwalowej Lato, pora deszczowa, seria 9. Standardowo zaczniemy sobie od czegoś prostego, czyli wyzwanie fotograficzne. Tym razem musimy sfotografować hot hatchbacka na przystanku Horizon Wild. Dlatego zaraz sobie wybierzemy odpowiednią furkę. Welcome back, Loco. Okej. Przejdźmy do aut. To są te fury i weźmiemy sobie na przykład Audi. Teraz mapa. I musimy... odpowiedni przystanek znaleźć, odznaczmy sobie. Apex. Tutaj. Okej, mamy pierwsze wyzwanie zaliczone. Teraz przyjdziemy do playlisty i mamy wyzwanie cotygodniowe. Pozyskaj i poprowadź samochód Pontiac Firebird Trans Am z roku 77. To jest ten samochód. Okej. Teraz musimy zdobyć jedną gwiazdkę przy znaku ostrzegawczym Promenada. Musimy sobie szybko odszukać. Tutaj. Okej. Jedną gwiazdkę. Cofnijmy, bo to... Aha, to jest w wodzie, dobra. Okej, kolejny rozdział. Okej, czyli w kolejnym rozdziale musimy pokonać ducha w trybie rywali. Dlatego zrobimy sobie tuning wcześniej. Zobaczymy, czy coś lepszego znajdziemy. Albo zrobimy sobie może na S1.
Okej. Teraz przejdziemy sobie do trybu rywali. Wybieramy odpowiednią klasę. Tutaj najlepiej z drugiego kółka robić te czyste okrążenie, a przy pierwszym po prostu zobaczyć, poznać, na ile możemy sobie pozwolić na zakrętach, chyba że się uda. Chociaż przeciwnik popełnił ostry błąd, może się udać. Bardzo dobry tuning, fura świetnie trzyma się teraz drogi. Okej, odbierz nagrodę. Dało się za pierwszym kółkiem. Okej, przejdźmy do playlisty i mamy ostatni rozdział, czyli musimy teraz zdobyć łącznie 3 gwiazdki w dowolnych strefach driftu. No i elegancko. Okej. Zaznaczmy sobie strefy driftu. Tylko chciałbym sprawdzić, wyłączymy sobie ABS. Dobra, i możemy zaczynać. Całkiem przyjemnie. Nie wiem, ile tu trzeba zdobyć w ogóle. Może się uda za pierwszym razem 3. Nowy rekord, czyli udało się od razu 3. Okej, czyli mamy zadanie cotygodniowe zaliczone, mamy 7 punktów. Teraz mamy tutaj jeszcze zadanie dzienne, zdobyć 10 umiejętności skoku w dowolnym Camaro. W takim razie wybierzmy sobie Camaro. Może weźmiemy z 2018, ok. I teraz skoki. Może zróbmy sobie jeszcze tuning
jak najmocniejszy, żeby łatwiej było. S2 959, ok. Teraz musimy 10 umiejętności skoku. OK. Zadanie dzienne zaliczone. Mamy 8 punktów i lecimy dalej. Teraz laboratorium zawodów. Tytan. Czyli, że będzie długi wyścig. Do A800 mamy tuning. Ja wezmę sobie chyba tego opalka. Tak, wezmę tego Opla. Porsche też oczywiście byłby świetny na pewno. Okej, zobaczmy co tutaj ktoś wymyślił. Widzę, że trochę jak w Hot Wheelsach. Już szczerze mówiąc nie mogę się doczekać tego dodatku. Będzie sporo materiału. Kacenie na 100% wszystkiego co tylko się da tak naprawdę. Próbowałem również nagrać materiał z dodatku Hot Wheels z Forza Horizon 3, ale niestety przez prawa autorskie i to, że nie można wyłączyć totalnie radia, tylko wyciszyć do jedynki, materiał został zablokowany na YouTubie. A szkoda, bo dodatek jest też naprawdę bardzo dobry. No, ciekawy tor, nie powiem, podoba mi się nawet. Ostro, tego się nie spodziewałem. Dwa kółka. Okej, w głowie aż się kręci. Cały czas skręcamy. Drugie kółko. Okej, nie jest taki długi ten tor. Może być. Tylko zapomniałem, że mam ABS-y hamowania wyłączone, ale to nic, spróbuję już tak, przy okazji driftów właśnie wyłączyłem.
A w trakcie wyścigu nie można tego zmienić. Okej, już niedaleko, zaraz będzie dużo skręcania w jedną stronę. Nie spadnij. To nie jest wcale takie proste, jakby mogło się wydawać. Trzeba cały czas uważać, bo samochód podskakuje nam mocno. I wpada w poślizgi. No i koniec. Teraz szybciutko muszę zmienić, włączyć ABS-y hamowania. Wspomaganie hamowania. Po to, żeby nie zapomnieć po prostu. Ok, przejdźmy do playlisty, 11 punktów i teraz co, może sobie zaliczymy znak ostrzegawczy, jakie furki możemy? Czyli ja może wezmę tego Mercedesa GTS i tuning do A800, ok. To jest znak ostrzegawczy, więc postawmy na prędkość. A800, ok, tu 360, to będzie lepszy. Tuning. Ok, teraz przejdźmy do playlisty. I szybciutko się przeniesiemy. 225 metrów. Z tamtej strony podjazd, ok. Trzeba wziąć jak największy rozpęd. Żeby rozbujać dobrze furę. Udało się na styk dosłownie. Okej. Mamy 13 punktów. O, tutaj jest coś nowego. Rywal miesiąca.
czyste okrążenie i tutaj czyste okrążenie. Dwa są wyzwania z tym. Wcześniej zawsze było tylko jedno. Okej. Czyli zaliczmy sobie może jeszcze jakieś wyzwanie za dwa punkty, czyli tutaj mamy fotoradar. Zobaczmy, jakie furki możemy. Aha, tylko jedną. Dodge. To jest Challenger, Charger. Charger. Z którego roku? Dodge Charger z 2015. To jest ten samochód. Okej. A800 tuning. 233. 233 stąd gdzieś. Jeszcze tylko zaraz sobie zobaczymy tuning, zrobimy. Do A800. Stawiając na największą prędkość. Nawet, ok, weźmiemy ten tuning. No i spróbujmy. You have arrived at your destination. I zaliczone. Bardzo proste wyzwanie. Okej, to może teraz mistrzostwa. I tym razem mamy naprawdę ogromny wybór. Musiałem też chwilę się zastanowić, ale wybiorę jednak Lambo, bo widziałem, że można. Jest już tuning zrobiony do S1900. Próbowałem McLarenem, totalnie fura się nie nadaje, bo słabo skręca. Ok, przejdźmy teraz już do mistrzostw. Standardowo mamy jak zawsze 3 wyścigi do ukończenia. No i proszę bardzo, Lambo leci ostro. Kręca również bardzo dobrze i podejrzewam, że tak samo hamulce. Trochę wpada w poślizgi, ale to nieważne, za to przyspieszenie mamy tak dobre. A tam McLaren leci na początku. Próbowałem tym McLarenem, może kwestia tuningu odpowiedniego, ale bardzo oporna fura. Ale leci ostro.
O właśnie, o to mi chodziło. Przyskrzynić go. I lecimy teraz. Po wygraną. Już teraz to mu się nie dam. Cniemy zakręty, ile się da. Bardzo dobra furka. Jak najbardziej godna polecenia. No i wszyscy zostali w tyle. Bardzo dobre hamulce. No i w zasadzie za chwilę już będzie koniec. No i meta. Bardzo szybki wyścig. I bardzo dobra fura do tego właśnie wyścigu, do tych mistrzostw. Okej, przejdźmy do mapy. Tym razem odcinek. Czyli też będzie szybko. Okej. Myślę, że będzie to bardzo proste. Łapiemy tunel. Spróbujmy wykorzystać ten pierwszy zakręt. Nie udało się? To nic. To nic. Już go mam. Co za kontrola, jak tym autem się steruje łatwo. Naprawdę, to jest świetna fura. Porszakiem leci ostro też. Okej, tutaj trzeba było mocniej zahamować. Agrafka, czyli na ręcznym zarzucimy i gaz. Bardzo mocny, znowu ręczny.
i pulsacyjnie i lecimy dalej. Delikatnie ręczny i znowu. No i w zasadzie już meta. Fajny odcinek. Okej, pozostał ostatni wyścig. Również odcinek. Z tego co zauważyłem, również będzie bardzo łatwy. Tak myślę. Zaraz zobaczymy. Tak naprawdę tą furą myślę, że nikt nie będzie miał problemów. Tych mistrzostwach, bo to jest naprawdę kozak furka. W deszczu, okej. Więc może być delikatnie ślisko. No i jest delikatnie ślisko. Ale i tak świetnie fura się trzyma. Muszę tunel wyłapać. Dotknąłem, myślałem, że nie dotknąłem, ale motyw. Dobra, jesteś blisko. Zaraz skorzystam z twojego tunelu. Ale skubany szybki jest. No skubany jak leci. Musiałem w ten sposób zaryzykować. Czy to jest Pagani? Ale mnie ściga tam. Nie daje nic o nic za wygraną. No, ten ostatni wyścig najfajniejszy był.
Okej, okay, i można już odebrać pierwszą nagrodę. I zarazem ja sobie w tym momencie zakończę pierwszą część poradnika. Jeżeli materiał okazał się pomocny, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!